Siemaneczko wszystkim, jesteście na kanale Arturka i dzisiaj będziemy oglądać razem z wami ostre cięcie, wasz ulubiony program, mój ulubiony program. Nic dodać, nic ująć. Życzę wam smacznego, bo na pewno ktoś z was coś teraz w tym momencie pysznego je, a więc życzę wam jeszcze raz smacznego i jeszcze raz smacznego i zaczynamy. A gorące. Coś mi niewygodnie pędzi. Przestaniesz już szeleszczyć? Ciesz się, że ci pozwalam do mnie mówić o tak wczesnej godzinie. 600 kilometrów musimy pokonać. Do Kruklany. Gdzie? Na Mazury. Kruklanki. Niewielka wioska licząca zaledwie 1300 mieszkańców, której krajobraz został ukształtowany podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Jest jeszcze jedna ciekawostka na temat Kruklanek, ale o niej bardzo chce opowiedzieć nasz mistrz Tomek. Czy ty zdajesz sobie sprawę, że w 2011 roku spadł w tej miejscowości meteoryt? I wyobraź sobie, jedziemy tam w 2020 i będziemy kolejnym meteorytem? Ja zamierzam tam spaść. Nim Tomasz spełni swoje zamiary, zobaczymy, co ma do powiedzenia właścicielka salonu, która wzywa naszych mistrzów na ratunek. Nazywam się Stanisława Biłek. Zapraszam. Dzień dobry. Mam 68 lat. Ale powiem wam, że nie jest tak źle, bo przeważnie jak jest starszy właściciel, to przeważnie klientki również są starsi. A tu ja widzę, że już są młodzi klientki i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. 46 lat, w tym lokalu 24, tura pierwsza, cały czas w Kruklankach. Wyszłam tu za mąż i już tu osiadłam na stałe. Pani Stanisława nie tylko pamięta czasy tego słynnego meteorytu, ale ma też w swoim salonie pracownicę. Nazywam się Agnieszka Oryńczak, mam... Ale również pani Stanisława pamięta czasy jeszcze, jak dinozaury chodziły po ziemi. 30 lat. W tym salonie pracuję 7 lat, a w ogóle w zawodzie za 20 pewnie. No i panie, zobaczmy, jaka atmosfera panuje w salonie. Nie ukrywajmy, że jak wchodzimy do zakładu, no to tak trochę odpycha. Odpycha? To jest mało powiedziane, tam jest trakt, tam ja się czuję, jakbym był w przychodni. Z tych wszystkich rzeczy, które są tam, mi się tylko podoba ten wieszący zegarek, taki ten duży, ładny. On tylko jest fajny. I więcej tam jest takiego ładnego, co przyciąga oko, nie ma. Naprawdę, tam tylko chcesz wejść, powiedzieć, o ja cię kręcę i stąd wyjść od razu. Bo ten lokal się nie zmienił od 24 lat. Wyobrażasz sobie, że ty przez 20 lat nic nie zmieniasz w salonie? Nic. Nikt nigdy nie powiedział. Jak nic? Skoro nie stać się na remont, to zawsze można zmienić pracowników w salonie. To jest brzydko. Że tu już jest stare, takie... Trudno moją, jakże kwiecistą i olbrzymią wyobraźnię zmusić do tego, żeby znalazła powód, dlaczego ktoś 25 lat nie remontuje salonu. Nie kwiecista wiem. Wyobraźnia, jakie to ładne. Bo problem jest w tym, że ty wątpisz ostatnio we mnie. Ja w ciebie wątpię? Tak. Jak śmiesz wątpić, że ja w ciebie wątpię? No, wątpiąc, wątpię, że ty we mnie wątpisz. Wątpię. Proszę bardzo, skakuj. A ja wątpię, że oni wątpią. Chodzi, no u nas jest wiele dzieci i osoby starsze, tak? Ja mam takie klientki od 40 lat. Jakiegoś super tapirowania to nikt tak nie nauczy, jak właśnie ona. Jakże mi miło mija ta droga. Nie mów do mnie jeszcze. Są rzeczy, które kuleją w pracy typu koloryzacja. Na przykład jest tego mało. Dlaczego jest tego mało? No bo nie jesteśmy rozwojowe. Nie jeździmy na żadne szkolenia. Bardzo proszę teraz, Tomaszu, wytłumacz mi takie podejście. Wygoda, wygoda, każdej chwili szkoda. No po co jeździć na szkolenia? To jest strata czasu. Nie możesz jeszcze raz zaśpiewać? Nie, ja śpiewam tylko raz. A bisuję za odpowiednią kwotę. Dam ci piątkę na kawę. Za piątkę to mogę ja zaśpiewać, naprawdę. Ktoś mi da 5 zł i naprawdę w następnym odcinku zaśpiewam. Tu jest gitara, na której nie potrafię grać. Ale to nieważne. Nie bałam szkolenia, bo bym chciała może, żeby moja pracownica pojechała, a ja od niej bym się nauczyła. No, moja kwiecista wyobraźnią. No i pani ma rację, no. Wiesz, jak to miło przyznać człowiekowi rację? No, to by się rzadko zdarza. Tym niemniej miło. A czy są jakieś niemiłe rzeczy, które sprowadzają naszych mistrzów do salonu w Kruklankach? Jak mi coś tam zostanie, jakieś groże, to dobrze, ale są takie miesiące, że tak na styk.
jakoś tak się zasiedziałam, ja po prostu tak, no tak jakoś usiadłam i siedzę, no. Brakuje mi jakiejś motywacji może, no i tyle, no, po prostu. Dobrze, że Andrzej i Tomek mają w sobie wielką motywację, żeby pokonać te 600 kilometrów i ruszyć wam na ratunek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, proszę, tu jest wieszaczek. Tak. A co to jest to tutaj? Tu bar? Bo to takie niczym bar, recepcja. Ala schowek. Aha, czyli takie wszystko ala, tam recepcja, upychacie, ala. Tak? Zasłona dymna. Dobra. Okej. Okay. Jak trzeba, to się chowamy tutaj. Na szczęście fryzjerki nie schowały się przed Andrzejem i Tomkiem, którzy zaraz odkryją, po co tak naprawdę zostali wezwani. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy. I co robimy? Ja bym chciała tak trochę skrócić grzeweczkę, bo tak trochę już mi za długa tutaj, podgolić i tak troszkę to usz... I jeszcze bym na sam koniec, dosłownie jak pani już będzie tego dopiero kończyć tą fryzurę, bym prosiła obiadek jakiś. Dobra? Dziękuję. Bardziej odkryć. Dobrze, to zapraszam tak? do mycia. Dziękuję. Jezu, ja nie zdążyłem obejść tego, a wy już diagnozę macie. Jest po konsultacji, no proszę cię, przestań. Ja 20 minut rozmawiam z klientką, tłumaczę jej, że taka długość to zrobi to, taka długość zrobi to. Ale co tu ta taka długość? I to jest twoja wina, Andrzej, dlatego ty masz tak mało klientów. Bo ty gadasz 20 minut, a strzyżenie masz 10 minut. Więc jakbyś gadał na przykład 2-3 minuty, to byś w tą godzinę zrobił 3 klientów. To zrobi to. Małe włosy. Krótkie. Krótkie. Andrzej, bo to jest im krótsze włosy, tym krótsza rozmowa. Samo strzyżenie będzie u pani, czy kolorek tak, też? Tak, nie. Kolorek niedawno był. Szkoda też włosów. Tutaj robiony? Tak. Proszę bardzo. Dziękuję. I kto tu strzyże, proszę mi powiedzieć? Agnieszka. Okej. Okay. Zależy, ile czasu mamy, bo czasami jest tak, że w ogóle nie mamy czasu na nic, więc klient sam sobie przychodzi i sam sobie robi fryzurę. Wtedy wiadomo, nie kasujemy pewną cenę, no bo to by było chamsko, i tylko bierzemy 50%. Czy Agnieszka? Nie zawsze. Jedna wyjazd... Na kogo trafię? Tak, że tak powiem. Sprzęty fajne. Nowe, nie bardzo zużyte. Czy to na nasz przyjazd? Nie. Nic nie kupiłyśmy na przyjazd. No i akurat te były. Myślałem, że chociaż ciasteczka na przykład. Co? Ciasteczka myślałem. Że... Mamy ciasteczka, tak. No, na zawsze. Są, czekają. Tobie ciasteczka potrzebna. No pewnie, że zawsze tak. Cukier. Dobrze, jeszcze no. Szczupły pan. I tył? Mi też cukier spadł. Muszę go później podnieść, jak skończę nagrywać. Troszeczkę grzywkę, nie mocno, tak? Tak jak żeby nie była za krótka. No jeszcze no, potem troszkę się podkruszy, to ona się skróci, tak? Także, tak. Także dzięki. Pani też jest fryzjerką? Pani nauczycielka. Fryzjerstwo? Nie. Aha. Dlaczego pan zadał takie pytanie, czy jestem fryzjerką? No bo tak, miałem takie wrażenie przez chwilę, że pani doskonale wie co fryzjer ma... zrobić z pani włosami. Ale ja nie wiem fryzjera, ja wiem jak ja chcę, żeby jaka była, jakiej długości grzywka. A klient nasz pan chyba takie jest powiedzeniem, nie? Nasz klient nasz pan, tak było, tak. Że ja nie wpadłem na to wcześniej. Czyli rozumiem, że pani w domu sama się nie modeluje. Przychodzi pani do... Nie, sama nic nie robię z włosami w domu. Czyli przychodzi pani na modelowanie, uczesanie... Rano jak wstaję ręką tu, tam. Okej. Okay. I mam cały tydzień spokoju. I jak często pani myje głowę? Jak raz, pani często... raz w tygodniu. Raz w tygodniu. Ta pani mogłaby pójść do programu patent na kasę. Tak? Akurat... Oszczędność, ona myje głowy raz w tygodniu, no kurde, no to ile ona wody oszczędza, no. Szacunek dla tej pani, szacunek. O, a wie pani co on jeszcze mówi? Że głowę to trzeba myć codziennie. Nie. Albo co drugi dzień. Mnie uczono kiedyś w szkole, że się myje głowę raz na 10 dni. Oj. Jak można myć głowę raz na 10 dni? To przecież to jest masakra. Ja już kiedyś wam mówiłem, że ja głowę nie umyję... raz tam na przykład na 2 dni, tudzież masakra, już mi wszystko swędzi, bo ja muszę głowę mieć codziennie. Tak tutaj starsza pani mówi, że się myje głowę raz na 10 dni.
Dziwne kiedyś były czasy, naprawdę bardzo dziwne. Pytanie. No i co? Proszę. No i co? Tak. Czyli pani zadowolona? Ja jestem zadowolona. No cóż, bardzo pani dziękuję. O co chodzi w zakładzie fryzjerskim? Żeby klient był zadowolony. Tak, 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 tak. Bardzo pani dziękujemy. Dziękuję. Czego jeszcze nowego Andrzej dowie się o salonie w Kruklankach? Dzień dobry. Dzień dobry. Szukam fryzjera. Jestem od niedawna. To pani się pomyliła, to tutaj nie ma fryzjerów. Tam drzwi obok. Na Mazurach chciałabym mieć. Proszę bardzo. Kogoś sprawdzonego. Myjemy głowę, tak? Tak. Proszę bardzo. No i słowo ekspres wykoleiło się. Tutaj nawet konsultacji nie ma. A skoro nie ma jej przy klientce, to Tomek i Andrzej skonsultują się z Agnieszką. No jak ci się tu pracuje? Tyle lat to chyba dobrze, bardzo co? Bardzo dobrze. Pewnie brakuje takich właśnie nowości jakichś i tych szkoleń i tego... Dobra. Nasza codzienna zabawa. Co ja mam na biurku? Tym razem na biurku mam coś bardzo ciekawego i coś, czego na pewno z was nikt nie zgadnie w życiu. Ktoś pisał, że mam Magdę Gessler. Niestety nie zgadł, ale mam coś takiego. Moja twarz tutaj. Mam drzwi od szafy. Na przykład. Wszystkiego? No, ale nie może być nowości, jeżeli klienci narzucają wam swoją wolę. Nie może być nowości, jeżeli wy utwierdzacie klientki w tym, że one raz w tygodniu mają myć głowę. Tobie się po prostu nie chce. Bo przychodzą panie, tak, które po prostu tu mi podetnij, tu mi zrób, tu nie za krótko, tu nie za długo, raz w tygodniu kalafiora zrób i tyle. A ty nie masz swojej propozycji. Ale też po co? Masz to w dupie, robisz swoje, dosłownie robisz swoje i tam wypadek masz taką samą. Więc po co się męczyć i się przesilać? Bez sensu. Swojego patrzenia na tą klientkę? Przecież ja bym w życiu czegoś takiego nie zrobił. Wiadomo już, że w Kruklankach spadł kiedyś meteoryt. Wiadomo, że jest tam też salon fryzjerski zarządzany przez panią Stanisławę i w którym pracuje Agnieszka. Nie wiadomo jeszcze, jaką propozycję nasze fryzjerki mają dla klientki, która przed przerwą weszła do salonu. Proszę bardzo, panią. Nie chcę robić. Dlaczego? Mi się boi. Ale czego się pani boi? Nie, proszę pani. No, z takim doświadczeniem to my się boimy, a nie pani. Czy takie sytuacje ja na przykład... I bardzo, proszę mi mówić po imieniu. Bardzo mi miło. Czy możemy mówić po imieniu? No pewnie, przecież już mówiłam. No to, bardzo no nam miło. Ja to tak... Bardzo mi miło. Tomek. A jak zdrobniale odzywają się do ciebie? Stasia? Stasiu? Stasiu, okej. Okay. Co by pani chciała, żebym ja pani... Ile skróciła, czy w ogóle... Tak, na pewno chciałabym odświeżać właśnie, podciąć końcówki. Nie wiem, uważa pani, że... Potrzebuję koloru już, czy jeszcze odrostów takich nie mam? A skąd ta pani w ogóle ma wiedzieć, no? Nie ma. Nie ma. Stasiu, ale widzisz, co robisz? Też. Idź. Idź, rozmawiaj. Kiedy pani farbowała ostatnie włosy? No właśnie sama sobie farbowałam. Ale kiedy? Dwa tygodnie temu. Mhm. Więc wolałabym, żeby to zrobiła osoba profesjonalna niż... No. Czyli najpierw pocinamy troszeczkę, tak? Tak. A potem kolor będziemy robić, czy nie będziemy? Pani chce odrosty tylko, tak? Odrosty. To znaczy, no, ja się za bardzo na tym nie znam, więc wydaje mi się, że to pani powinna mi powiedzieć. Oj, oj, oj. Choć dociekliwość Tomka nie zna granic, to jednak zostanie ona zaspokojona dopiero po strzyżeniu. I mamy klienta dobry. Jeszcze. Dobry, dobry, witam, witam. Cześć, mamuńcia. To ja taki zdezorientowany, bo nie wiedziałem, co ty się szykuje, że czeka się niespodzianka, synuś. Tomek z Andrzejem postanawiają wykorzystać sytuację i dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się w salonie w Kruklankach. Cześć, w ogóle Tomek. Bo... Witam, Adam. No, co się dzieje? Tam się nic takiego nie dzieje. Tam jest po prostu komuna i to tyle. No. I właśnie tacy ludzie po komunii tam tylko przychodzą. No i dzieci, którzy nie mają wyboru. Gdzie matka powiedziała, idziesz do tej pani i nie obchodzi mnie to. No i dziecko musi iść tam. Serio. No. O salonie, o mamie. Rozmawiamy tutaj o pani, która ma lat 68. Dokładnie. Tak? Tak. To jest słuszny wiek, żeby odpocząć.
Mama nie chce iść na emeryturę? Właśnie nie, no ona chce dalej się tam rozwijać, dalej chce robić to, co robi. A propos rozwijania się, mi się wydaje, że ona nie chce. Tylko ona chce po prostu kasę zarabiać, ale się nie rozwijać, bo jakby chciała się rozwijać, to już dawno by się zapisała na jakiś kurs, albo powiedziałaby: ej synku, pomóż mi proszę znaleźć jakiś kurs, albo nie wiem, gdzie mam iść, pomóż, cokolwiek. A ona nawet nie próbuje, więc wątpię w to, że ona chce się rozwijać. Myślę, że ona jest w stanie to robić, tylko potrzeba jej prawdziwych, profesjonalnych szkoleń. Ja nie boję się powiedzieć takich słów, że tutaj jednak takim jest komuna, jest tak, w tym zakładzie. Jesteś w stanie poznać na ulicy? Jestem w stanie poznać nawet po ulicy, która na przykład pani wyszła na przykład z zakładu od mojej mamy. No tutaj mi się tylko nasuwa na myśl tak jakby waty cukrowe, ja to nazywam. Takie Wiem, że może mi się dostanie, ale ja się nie boję tego powiedzieć. Bo my używamy jakby warzyw. Kalafior na przykład też jest dobrym. Pieczarka jeszcze też, Andrzej zapomniał, ale ja jestem za Andrzeja, zawsze mu pomogę. Wata cukrowa tak samo. Ona jest trwała, długo się trzyma, ale to bardziej jednak... Można to rozgraniczyć. Nie każda pani lubi po prostu taki styl. Coś mi zaczyna świtać. Tutaj trzeba zrobić misz-masz. Musi być kącik dla pań, które będą w swojej wacie cukrowej, czyli to cukiernicze stanowisko, ale trzeba też zrobić stanowisko. Czyli i tradycja, i nowoczesność. Po prostu. Tomek, wszystko bardzo wiemy. Dziękujemy. Liczę dzięki na was. Serdeczne. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Nasi mistrzowie mają już obmyślony plan naprawczy, a tymczasem pani Stanisława po cichu rozpoczęła koloryzację. A powiedz, co nakładasz? Aha, czyli to, syn przyszedł do tego salonu, powiedział, że to jest komuna, powiedział, że te klientki mają cukrową watę na głowie, to tyle? Po co w ogóle to? Po co on przyszedł tutaj? Pokrytykować swoją mamę? Czy po prostu być w telewizji i później się chwalić przed kumplami, że on był w telewizji? Bo tak naprawdę, ja też będę w telewizji, nie wiem kiedy, bo nie wiem kiedy ten odcinek oglądacie, ale 14 września idę na mecz Lecha. I więc chyba prawdopodobnie też będę w telewizji. Jaki to kolor? Czekoladowy brąz. I czy ten czekoladowy brąz rozpływa się na włosach niczym prawdziwa czekolada? My to jeszcze poprawię. Jeszcze będziesz poprawić? Mhm. A po co dwa razy sobie zadajesz trud robienia czegoś, co można zrobić za jednym razem tak po prostu? Stasia, po co poprawiasz? Na dole za grubą warstwę oddzieliłam i muszę teraz... No to nie jest tylko na dole, Stasia. To jest wszędzie. Dobrze, chciałbym, żeby Stasia za chwilę przerwała i żebyś ty, Agnieszko, nałożyła drugi bok, bo chcę zobaczyć sposób, w jaki ty aplikujesz tą farbę. Dobrze? Dobrze. Mhm. Agnieszka, jaki błąd popełniała szefowa, nakładając tą farbę? Za szerokie pasma brała. Okej. Okay. No dobrze, dobrze, cieszę się, że to widzisz. Natomiast tutaj jakby trochę akcja kopiuj i wklej. A to nie koniec quizu na temat farbowania. Czy sądzisz, że farby niszczą włosy? Właśnie tak myślę. No proszę, zajmuję się kolorami, czyli tak. Tomasz, niszczyciel, jak Conan. Powiedz mu, zwalniam. Bo to jest właśnie moje niedoszkolenie. A czy niedoszkolenie pani Stanisławy będzie równie widoczne? Dowiemy się, kiedy odpowiemy na to jedno, jakże ważne pytanie. Odrost powinien być jaki? Mniejszy. A jaki jest? Jaśniejszy. No jest? Czy ja się... Owszem, to jest subtelne. Ale jest. Chodź, kochana, stań sobie koło mnie tutaj, tak? Nie uciekaj przede mną. Ja nie gryzę. Przed nim nie uciekniesz. I nie kłam, Andrzej. Nie uciekniesz. Tak? Gryziesz czasami. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz. To są włosy ścięte na równo. Pani miała głowę tak. Jak ją cięłaś? Tak. Ja wiedziałem, co będzie. Nie ma tutaj tego, że głowa musi być pochylona, że klient nie może siedzieć z nogą na nogę, że sylwetka powinna... Wow! Tyle różnych rzeczy, a ja nieraz siedzę tam sobie jakieś takie wygięty i tak dalej, ale to chyba bez różnicy, bo ja mam krótkie włosy, dlatego nikt mi nie zwraca nigdy uwagi, że Artur, usiądź równo, coś tam. Ale ciekawe.
Nie widziałem, że gdy robisz fryzurę kobiecie, musi siedzieć równo. Ma być wyprostowana. U was takie rzeczy nie istnieją. Nie istnieją. Nie istnieją. Bo nikt wam tego nie zademonstrował, a jeżeli zwrócicie uwagę właśnie na takie te małe szczegóły, zrobicie to dwa razy szybciej i dwa razy lepiej. I to jutro wam pokażemy. Pani, bardzo dziękujemy. Dziękuję. A jutro zapraszamy i my się zajmiemy z Tomkiem kreowaniem pani wizerunku z tych włosów. Stasia, Agnieszka, jak oceniacie dzisiejszy dzień? Jaki wy macie pomysł na siebie? Czy wy macie w ogóle pomysł na siebie? No nie mamy pomysłu. Jakbyśmy miały, to byśmy tu nie zapuścili. A wiesz, dlaczego nie macie pomysłu? Nie wiem. Bo zawładnęłaś tym miejscem do granic możliwości. Narzuciłaś swoje, no nie, swój warsztat, swoje patrzenie. To widać. Swoje zamknięcie i to spowodowało, że wy się kisicie jak ogórki kiszone w hermetycznym, małym czymś... Słoiczku. W słoiczku. Tego nie można nazwać salonem. To jest zakład sprzed 20 lat. No tak, taka prawda. Ale ja mam jeszcze jedno zadanie dla was. Ty, Stasia, się zaopiekujesz Tomkiem, a ty, Agnieszka, zaopiekujesz się mną. Chcemy się zobaczyć w trochę innych odsłonach. Oj, ty Stasia, ale głowę myjesz bardzo sympatycznie. Co zrobimy? O, patrz, ja sobie nie będę nic widzieć. Chociaż raz poczuję się, jakbym był gościem specjalnym. Ty jesteś gościem specjalnym, Andrzej, zawsze. Boję się! Gotowy. Tomasz ma dosłownie fryzurę, jaka była kiedyś popularna, bardzo modna. Dosłownie, jeden do jednego. Może być? Czy coś zmieni? Nie, może być. Ja dumnie. I teraz, słuchajcie. Ja dumnie teraz... będę nosił tą fryzurę. I kto jest? To jest mistrzostwo świata. Andrzej, pełen zadumy i troski o... No, powiem wam, że lepiej było, jest po, bo przed była tylko czapka, a po zniknęła. Decyzję strzyżenia w Polsce. Po w końcu objawił się jako prawdziwy król disco, który jest gotów na dobrą zabawę. Tomek zadawał sobie trudne, egzystencjalne pytania. Ej, powiem wam tak, szczerze, mi się wydaje, że Tomek wygląda po prawej stronie trochę lepiej, a też mega starzej. Ale twarz ma chudszą po prawej stronie, mi się wydaje. No taka ciekawe, jest inaczej. Dokąd prowadzi ta koloryzacja? Po już wszystko wie i nic nie jest dla niego tajemnicą. Stasiu, wolisz mnie w tej fryzurze, czy w tej, w której przyszedłem? Szczerze. To znaczy, zależy na jaką okazję. Jeżeli na co dzień, to w tamtej. A jeżeli tak wyjściowo na dyskotekę... A mnie? Tak, też. Słuchajcie, czyli nad... Czyli ja nad tym, co będzie jutro, zastanowimy się z Andrzejem na dyskotece. Bardzo dziękuję. Andrzej, ale ładnie ci. Tomek, bardzo cię proszę. Nie czujesz się jak w filmie Powrót do przeszłości? Tak. No i widzisz? Filmowo, panie, filmowo. Na wiele rzeczy już nam, mi otworzyli oczy, panowie, no to uważam, że to jest dobra motywacja do tego, żeby te kalafiory zostawić, a iść dalej, tak? Nie biorę to za złą monetę, wręcz odwrotnie, no może coś zastosujemy, bardziej takie nowocześniejsze. W salonie pani Stanisławy wciąż królują fryzury sprzed 26 lat. Zarówno ona, jak i jej pracownica Agnieszka zatrzymały się w czasie. Przyszła pora, by tchnąć nowe życie w to miejsce. Jeżeli pani Stanisława nie dopuści Agnieszki do głosu, to salon nie zacznie lepiej prosperować. Następnego dnia Andrzej i Tomek przygotowali wyjątkowe zadanie, które ma pokazać szefowej, że może zaufać swojej pracownicy. Dzień dobry. I spokojnie przekazać jej pałeczkę. Pytanie brzmi, to jest pytanie do Stasi. Mhm. Czy jesteś gotowa na to, żeby część swoich obowiązków oddać Agnieszce, zaufać jej na tyle, żeby to nowoczesne fryzjerstwo u was w salonie mogło się... A jak nie, to ją ten czołgiem przejedziesz po prostu i będzie po niej koniec, kropka. Jestem gotowa! Chodźcie. Tylko dzięki temu salon stanie się nowoczesny i zacznie przychodzić do niego więcej klientów. Tak, akurat właśnie tak jest. Jeżeli ktoś kiedykolwiek się przejedzie czołgiem, to oznacza, że salon jest młodzieżowy i na czasie. Chodźcie, nie bójcie się. Dzień dobry panu. Myśli pan, że damy radę? Damy radę. Ja sobie poradzę.
Stasia, żebyś mogła uświadomić sobie to, że bardzo trudne zadanie przed tobą, bo po tylu latach będziesz musiała oddać swój salon w zarządzanie młodej osobie. To nie eliminuje ciebie w żaden sposób z pracy w salonie, natomiast trzeba tutaj świeżej krwi, świeżego patrzenia, świeżej motywacji. Będziesz musiała poprowadzić ten pojazd z zawiązanymi... O nie, absolutnie. Oczami. Nie, jakby to była prosta droga, to takie wertepy, nie. Nie, nie. Ale ja panią pokieruję. Nie, nie, nie. Tak, bo całe to zadanie polega na tym, właśnie, że Agnieszka będzie cię prowadzić. No ale jak? Mówić, będzie ci mówić, w którą stronę masz jechać. Ty masz tylko zamknąć oczy i słuchać, co się do ciebie mówi. Zaufasz? No zaufam. Zawiązujcie sobie oczy. Tak o szparkiem i zrób. Już? Jedziemy. Jedziemy. Ej, nie tak, nie, to nie jest fair. Czemu pani Stasia wszystko widzi? Tak nie powinno być. Jak już jest na ślepo, to na ślepo, na poważnie. Co jest? Dawaj, Stasia! Dawaj! Pierwsza brygada! Posałka z prosto! Od razu widać, że komunikacja na najwyższym poziomie, naprawdę. Teraz prosto, prosto. W prawo? Prawo, dobrze! Jeszcze trochę, prosto. No i okej. Brawo! Stop, brawo! Stasia, ja powiem tobie tak, kochana. Nie szarpałaś, jechałaś płynnie, dałaś się kierować. No więc tak, to jest ten moment. A więc to oznacza, że pani Stasiu, to jest ten moment, w którym ty powinnaś iść na emeryturę. Albo zacząć być panią z wojska. Musisz dać przejąć stery. Pokierowałam ją, Agnieszka. Dobrze, dzięki ci. Co prawda trochę się bałam, ale Agnieszka dobrze dowodziła. Trochę oddam jej dowodzenia. Trochę oddam jej dowodzenia i teraz będzie główną po sprzątaniu mojego lokalu. Kwestia zaufania, tak? Jak do tej pory w pracy było tak, że jedna na drugiej mogła polegać, tak samo i tutaj, bo to w sumie nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy i w jakich okolicznościach, ale chodzi o nasze relacje takie ogólne. A teraz mam nadzieję, że może będę miała większe pole popisu. Dziękuję. Tak, będziesz miała większe pole popisu po pracy. Wtedy będziesz dosłownie mogła robić wszystko, co chcesz. Trzymać, drogie panie. Skoro już wiadomo, kto tu rządzi, to zobaczymy jeszcze, jak będzie wyglądał salon, w którym Agnieszka, w towarzystwie pani Stanisławy, będzie mogła rozwijać swoje skrzydła. Gotowe? Proszę. Gotowe. Proszę bardzo. O, wow. Boże, jak nie nasze. Matko boska. Szok. Pięknie. W końcu po 26 latach do salonu zawitała nowoczesność. I to w jakim stylu? Nowa oprawa luster i wyrazisty kolor... Gdzie jest ten piękny zygar, się pytam. Mam nadzieję, że go nikt nie wyrzucił, gdzieś jest w jakimś fajnym miejscu. Liczę bardzo na to. ...sprawiły, że od teraz salon wygląda świeżo i stylowo, a modne akcenty zdecydowanie spodobają się też młodszej klienteli. Żegnaj stare, witaj nowe. Bardzo się podoba, cudownie, zmiana wielka. No nie brak słów. Teraz to jest taki prawdziwy salon, tak? Mieliśmy zakład, a teraz mamy prawdziwy salon fryzjerski. Dziękujemy bardzo. I teraz bardzo nowe, pięknie. Nowe wy. Nowe my. Ale zanim będziecie nowe wy, no, to będzie trzeba poćwiczyć nowy warsztat nowoczesnego fryzjerstwa. No to do dzieła. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Czy masz ochotę na zmiany, czy chciałabyś tylko wypielęgnować tą długość włosów, którą masz? Zmiany. Tak? Tak. Zróbmy to. Aga, proszę cię, przygotuj mi naszą modelkę. Andrzej, który mówił na początku odcinka, że on 20 minut robi konsultację ze swoim klientem, w tej chwili powiedział: chcesz takie włosy? Tak.
to robimy to. P. Profesjonalista. Na mycie głowy poproszę, żebyś wykonała szamponem 6,5 pH, który oczyści i skórę głowy, i włosy. Odtłuści je. Następnie nałożysz na to mleko z awokado, żeby przygotowało już Tomkowi później do zabiegów kolorystycznych. Po pielęgnacji czas zobaczyć, jak wygląda współczesne strzyżenie. I popracujemy sobie dzisiaj na stojąco. Przechylamy głowę w przeciwnym kierunku. Tą część twarzy pokazujesz, jak idziesz na randkę lub na kolację. Tą część twarzy pokazujesz, jak idziesz na spotkanie biznesowe. That's it. Czyli co? Jeżeli ona jest na randce, to będzie gadać tak, tak. Cześć, myszku. Cześć, jak tam? The fuck? Idę. Zacznijmy od rozjaśnienia włosów. I tutaj też nie zabraknie nowości. Farba na bazie olejku kameliowego głęboko odżywia i wzmacnia włosy, nadając im piękny blask. A teraz zobaczmy efekt. Ja jestem pod wrażeniem, co za fryzura. Wow. Mi się mega podoba. Świetnie. Jak się czujesz? Super. I nie ma co się dziwić. Ostre i nowoczesne cięcie pięknie wyrysowało owal twarzy naszej klientki, a delikatny i subtelny kolor nadał jej urodzie blasku i świeżości. Pani z wczoraj nie poprawialiśmy, przez to, że jej się również podobało. Są takie osoby, które taki mają styl. Absolutnie to szanujemy. Chcecie zobaczyć, w jakim wy stylu dzisiaj będziecie? Czy gotowe jesteście na to? Gotowe. Bo teraz czas na was. Gotowe. Pani Stanisława, w końcu czas na własnej fryzurze przekonać się o tym, co modne i aktualne. W takim wydaniu wygląda młodziej i bardziej kobieco. Agnieszka, tutaj też zawitała nowoczesność. Nowa fryzura nie tylko dodaje jej pewności siebie, ale jest też doskonałą wizytówką świeżości, która zagościła w salonie. Przyszedł czas na ostatni, najważniejszy test. Do salonu w Krutlankach właśnie nadjeżdża auto z gościem specjalnym na pokładzie. Dobra, tą panią znam. Ona jest bardzo fajna, pozytywna i w końcu jest ktoś, kogo ja znam. W sensie nie osobiście, ale z wyglądu i tak dalej znam. Izabela Cajskę, znana z programów Google Box. Niezwykle charyzmatyczna i zawsze uśmiechnięta. Jak dbasz o włosy? Czy dbasz o włosy? Czy to jest dla ciebie jakaś taka... Zaczynasz temat tabu. Dlaczego tabu? Nienawidzę. Nienawidzę fryzjera, nienawidzę chodzenia do fryzjera. Nienawidzę, kiedy... Dlatego stwierdziłem, że wezmę udział w ostrym cięciu. Mega pomysł. Naprawdę. Zajebisty. Cokolwiek robi, mój mąż nawet nie może mnie dotknąć za włosy. Nie lubię, po prostu nie lubię. Ale wynika to z twojej jakiejś traumy, z jakiegoś takiego przeżycia? Nie, po prostu od maleńkości nie lubiłam tego. Czy fryzjerki z Krutlanek przekonają ją, że wizyta u fryzjera może być przyjemna? Dzień dobry. Witam serdecznie i za Cajskę. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Cześć, kochany. Czekaliśmy na was z niecierpliwością. Dziewczyny, waszym zadaniem jest dopieścić Izę tak, jak nigdy nie była dopieszczona, bo ona nienawidzi fryzjera. My będziemy patrzeć na was. Dobrze. Jakby coś ci robiły, to my tutaj wkroczymy. A za was trzymamy kciuki. Dobra, czyli mam wszystkiego opiekę. Dobrego. Tak. Proszę bardzo, zapraszamy na fotel. Zasiądź tutaj ze mną. Co mogę pani zaproponować? Czy ma pani jakieś życzenie? To znaczy, ja odwrotnie powiem tak. Zawsze jak idę do fryzjera, to fryzjer mnie proponuje. I oczekuję po prostu propozycji, nawet się do tego ustosunkowuje. Albo się zgadzam, albo nie. Tak. No i co by pani chciała? No, pani by chciała księcia na białym koniu. Może Porsche, może mieszkanie. Więc ja proponowałabym troszeczkę ciemniejszy odrościk, delikatnie. Mhm. Żeby tak ostrości nadać fryzurce i twarzy. I delikatnie takie jaśniejsze końcóweczki. Delikatnie. Muśnięcie za jednym malowaniem. Czy podcinamy coś końcóweczki troszeczkę? Podciąć to już chyba nie, bo to tak... Tak, są krótkie. Dziewczyny. Na całe zadanie koloryzacja z wymodelowaniem. Tak. Masz maksymalnie godzinę i 30 minut. Dobrze. Postaram się. Działajcie. Ja
tak co mogę podpowiedzieć, jak chodzę do fryzjera, tak. To wie pani co? Tak. To jak myję włosy, to nie myję ten sposób, tak. Tylko tak bardziej tak, żeby wzmocnić cebulki pobudzić to tak pobudzi, tak. No właśnie, no. Ja proponuję taki delikatny odrościk. Taki ciemny? Tak. No, nie będzie taki ciemny. To tak na palecie wygląda. Proponuję dobrze, tak trochę dobrze, inaczej dobrze, niż dobrze, zwykle. A jednak ich czegoś nauczyłeś. Bądź mentorem dla wielu zabłąkanych owiec koloryzacji. Bądź ich pasterzem. Dużym krokiem dla nas było właśnie to, że przyjechała pani do nas. To jest taka motywacja do dalszej pracy. Pani, to znaczy ja, tak? Tak. Aha, dobra. My się bardzo będziemy starały, żeby właśnie wrócić do tego, co było. Co? The fuck? Właśnie chyba trzeba się starać, żeby do tego nie wrócić, co było. Co to teraz gada za głupoty? Widziłyśmy, doszkalałyśmy się i ja tego dopilnuję. I proszę, wystarczy uwierzyć w człowieka, a człowiek rozwija się niczym kwiat. Twoja wiara czyni cuda, Andrzej. I teraz modelujemy. Ale wiecie, że już mamy mało czasu? Tak, wiemy, że mamy mało czasu. Ale szczęśliwi czasu nie liczą. Tak. Andrzej z Tomkiem jak to wlecą. Tak, już. Postaram się to w nich zrobić. Zrobiła się panika. Idziemy. Czas stop. Nie przedłużając, mili państwo. Ta fryzura to jest masakra, to jest tragedia. Ja wiem, że pani Iza powie, że jej się wszystko podoba i ona daje rekomendacje temu salonowi, ale to jest tragedia. Zobaczysz w naszych oczach. Nieprawda. W waszych oczach widzę wszystko, dajcie mi okulary tylko. No. Urro, Jimenez, nic nie widzę w waszych oczach. Czy ty jesteś gotowa? Jestem gotowa, proszę. Zrobili typową pieczarkę, taką na starszą panią. Więc moim zdaniem ten salon się w ogóle nie zmienił. Totalnie. Wstań sobie. Krzesło. Mam tak, kolor jest ładny. I to tyle. Ja tak nie lubię tak szczępiasto, bym wolała tak troszeczkę wygładzone, ale jest inaczej. Czy daje rekomendacje? I wierzy tym dziewczynom, że zmienią trochę swoje patrzenie, czy też nie? Wierzę, że na pewno zmienią swoje patrzenie. Na dostajecie pewno. Dziewczyny na pewno. Brawo! Na pewno, na pewno. Spodobało mi się to, co mam na głowie. Agnieszka, chodź do tej, bo... Że tak powiem, tak jak wariatka w duszy, to tak troszeczkę wariactwa na głowie jest, tak? No chciałam dostać te rekomendacje. Jak dostałyśmy, to była radość. Zrobiłaś duży krok do przodu. I nie bój się tego, bo strefa komfortu jest fajna, ale ona nic w nas nie rozwija. Strefa komfortu w ogóle nie jest fajna i nie polecam nikomu być w strefie komfortu. Bo ja wiem też o tym, więc wiem, co mówię. A ja wam mówię jeszcze to, że dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam ten odcinek się spodobał, że zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie ten kanał, napiszecie jakiś fajny komentarz dla zasięgu i ten filmik również udostępnicie dla kogoś, czyli dla swoich znajomych, również dla zasięgu. A my się z wami widzimy już jutro o godzinie 13 na tym pięknym kanale. Dzięki. Cześć.